A ty co tak wstęp na siedząco? No na siedząco. Moje urodziny lada moment. No i cóż no. Robię się coraz starszy, a nie młodszy. Już nie mogę tyle stać. No, nie ma nic gorszego niż problem ze staniem u faceta. Siemka kochani, we wtorkowym odcinku. Odcinek, o który tak bardzo prosiliście, czyli sekcja zwłok. Ale to strasznie brzmi. Pewnie zastanawiacie się, czemu nagrywam dzisiaj wstęp na siedząco. Tak naprawdę to po prostu... zepsuł nam się statyw. Ale najlepsze jest w tym to, że dzisiaj nam się popsuł, a wczoraj zamówiłem nowy. Jakbym coś przeczuwał. Chyba dzisiaj wypełnię numery w Totolotka. A nie. Mam subskrypcję. Cały czas gram. Od razu muszę powiedzieć, że osoby, które są, że tak powiem, brzydliwe, no nie wiem, czy dadzą radę obejrzeć. My z panią DJ-ową ledwo daliśmy radę. Ale kolacji nie oddałam. No nie, nie oddała kolacji. Ogólnie jak edytowałem ten film, to uśmiałem się. Uśmiałem się i myślę, że wy też się uśmiejecie. Miało być merytorycznie, a wyszło jak zwykle. Ale myślę, że jest dosyć ciekawe zobaczyć, co Gienek miał w środku. Przypominam wam, że już ten piątek kończy się konkurs. Konkurs na kanwas, pająki oraz pojemniki z wystrojem. Także wysyłajcie swoje fanarty, macie czas do piątku. A my od piątku bierzemy się za robotę, aby wybrać zwycięzców. Także życzę wam powodzenia. Prace, które już widziałem, mam już swoich faworytów. Także nie czekajcie, wysyłajcie wasze fanarty. W opisie macie link. Także dzisiaj przedłużał już nie będę. Nie będę was zanudzał. Zobaczmy, co Gienek miał w środku. Ja jestem DJ Arachno, a to są moje ptaszniki. Witajcie kochani, dzisiejszy odcinek przejdzie do historii. Zrobimy sobie sekcję zwłok naszego Gienka, który zdechł w niewyjaśnionych okolicznościach, to znaczy zdechł, no troszkę mu w tym pomogłem. Wylądował w zamrażalniku, pojawiła się na odwłoku wielka gula i dzisiaj przeprowadzimy sekcję zwłok. Od razu na wstępie chcę wam powiedzieć, moi drodzy, jest to moja pierwsza sekcja zwłok ptasznika. Nigdy nie rozkrawałem ptasznika. Nie jestem naukowcem, specjalistą lub hodowcą wysokiego szczeblu. Także bardzo proszę o wyrozumiałość. Jedyne co ja mogę zrobić, to rozkroić go i sprawdzić, co znajduje się w środku. Także co? Ja sobie wezmę pokrywkę od jednego z naszych pojemników, będę to robił na niej. Weźmiemy sobie Gienka na pokrywkę i rozetniemy. Przyłączymy się na obiektyw makro i sprawdzimy, czym jest ta gula. Czy coś zobaczymy nietypowego, czy coś nam to pokaże, nie mam pojęcia. Ale sprawdźmy to. Także co, ja jestem przygotowany, nożyki, skalpele. Jedyne czego nie mam to rękawiczek, ale u mnie to typowe. Zawsze muszę coś pominąć. To co? Przestawimy statyw, zmienimy troszeczkę kadr i zobaczymy, co znajduje się w środku. Nie bardzo wiem, jak się do tego zabrać, w związku z tym, że nie mam rękawiczek, a jak wiemy lub nie, włoski parzące to jest straszne dziadostwo. Także pierwsze, co chcę zrobić, to odsłonić sobie troszeczkę odwłok. A żeby to zrobić, najlepiej będzie uciąć mu chyba nogę. Żeby mieć jak najlepszy dostęp. No raczej mu się nie przyda. No raczej mu się nie przyda. Co nie zmienia faktu, że dla mnie osobiście jest to strasznie drastyczne, wiesz? Strasznie drastyczne. No ale cóż,
dla wszystkich widzów, którzy mają słabe nerwy, wyłączcie to. Także startujemy. Aha, dobrze, że mam porządne nożyki, nie? A ja się chciałem przygotować, dobra. Nogi nie mamy. Także co? Ja złapę troszeczkę odwłok, jeśli da się go złapać. I rozcinamy. No i pojawia się mnóstwo wody. Tak myślałem, że tak to będzie wyglądało. Nie bardzo wiem, czym jest ta maś. Ciężko jest mi stwierdzić, ale nie wygląda to dobrze. Bo to jest to, co spowodowało tą opuchliznę. I mamy tutaj jakieś czarne, dosyć twarde kawałki. I wiecie co? To jest to, o czym mówił kiedyś Kuba Skowronek. Ja wiem, że na przykład konsystencja tego mogła się też zmienić ze względu na fakt tego, że pająk był zamrożony. Co nie zmienia faktu, że ta maś nie wygląda zbyt dobrze i widzę tutaj te czarne, twarde kawałki. Kiedyś u Kuby Skowronka na filmie właśnie widziałem, że właśnie te twarde struktury to są struktury rakowe. To jest cała zawartość naszego gienka. No jest to dosyć twarde. Oj kurde, nie wygląda to zbyt ciekawie. Pani DJ-owa już robi minę, dać ci torebkę? Będziesz oddawać? Nie oddam kolacji. Nie oddasz kolacji. Złapiemy sobie pęsetkę, drugą, którą mam naszykowaną. I otworzymy ten odwłok jeszcze bardziej. No w odwłoku już się nic więcej nie znajduje. To będzie najbardziej ohydny odcinek, kurczę, jaki mieliśmy na kanale. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, pierwsze, to jest faktycznie jakiś nowotwór. Nie musisz na to patrzeć. A ty dalej na to patrzysz. No co? Patrzę w kamerkę. No to patrz, no ale na kamerce też to widać. Także no, ciężko jest mi powiedzieć, co to jest. Pierwsze to jest nowotwór, co się nasuwa na myśl, a drugie to jest zaczopowanie się i to po prostu są jego odchody. Lecz po przemyśleniu stwierdzam, że no nie do końca mogą być odchody i to nie one mogą się tak nawarstwić, gdyż on po wylince nie jadł. Więc no nie wiem, no. Ocencie sami. Wygląda to słabo. Kolejna rzecz, która mi się nasuwa, to błędem było mrożenie go. Bo to właśnie zamrożenie go i rozcinanie go po odmrożeniu mogło spowodować tą całą wydzielinę, którą widzimy na tym obrazku. Ja zrapam, ja puszczę. To zbliżymy się może troszkę do tego. To teraz specjalnie dla osób o mocnych nerwach. Nie, przepraszam, ale naprawdę to jest najobrzydliwszy odcinek na tym kanale, jaki kiedyś powstał. Myślę, że moje dubanie w nosie nie byłoby tak ohydne jak zawartość tego gienka. Nie no, serio, słabo to wygląda, słabo to wygląda. Ja po rozkrojeniu go na pewno prześlę ten film do osób, które znają się lepiej, ale widzicie, tutaj na przykład jest taki czarny, twardy kawałek. I tutaj jest taki kawałek, i tutaj, i tutaj, i tutaj, i tu. Te czarne kawałki, ja pamiętam, kiedyś Kuba Skowronek mówił, że widział takie rzeczy jak nowotwór i właśnie te czarne kawałki były tym nowotworem. Także no cóż, no musicie ocenić sami, co myślicie, że co to jest. Bo jak dla mnie to po prostu był
zwykły nowotwór. Czym spowodowany? Nie wiem. Widziałem pod ostatnim filmem komentarz odnośnie tego, że wsadziliśmy jakieś chińskie zabawki, które są toksyczne. Nie, nie wsadziliśmy żadnych chińskich zabawek, kupiliśmy zabawki dla dzieci z certyfikatem nietoksyczności, także to na pewno nie były zabawki. Zabawki na pewno nie spowodowałyby czegoś takiego. No wygląda to ohydnie. Ohydnie. Ja... No ale w tym grzebiesz. No grzebę, bo lubię sobie pogrzebać czasem. Także co? Korzystając z okazji, przyjrzyjmy się, jak wyglądają bulbusy u ptasznika, co? Tak wyglądają bulbusy u dorosłego samczora. Nie wiem, czy dobrze widać, ale tak to wygląda. Myślę, że to jest wszystko z przyjemnych rzeczy, co mogę wam dzisiaj zaprezentować. Ocencie sami, czekam na informacje w komentarzach, co to mogło być i jak wy oceniacie. Bo mówię, dla mnie pierwszym błędem było to, że wsadziliśmy go do zamrażalnika i tniemy go po jakimś czasie. To był pierwszy błąd. Trzeba było go ciąć na świeżo. A co do reszty, no to już ocencie sami, czym jest ta breja. Jakby z tego jajecznicę pierdzielnąć. Dobrze, że już po kolacji jestem. Dobra, moim zdaniem zmieńmy obiektyw, oddalmy się od tego już. Także co, no nie wiem. Nie wiem, co było to tym spowodowane. Wiem już, jak wygląda pająk od środka. Przynajmniej po rozmrożeniu. Nie jest to nic przyjemnego i ja wiem, że wielu z was przyprawi tą mdłość tak samo jak i mnie i panią DJ-ową. Ale czego się nie robi dla nauki? Tylko problem w tym, że niczego jeszcze się nie nauczyłem, oprócz tego, jak rozciąć pająka. Także co? Czekam na opinię kogoś mądrzejszego ode mnie, a jest takich osób sporo. I na pewno zapytam, co oni uważają, co to może być, bo wygląda to naprawdę mega, mega słabo. Myślę, że kurczę, troszeczkę mam, czuję taki niedosyt i trochę się zawiodłem, bo liczyłem na to, że zamiast takiej pływającej brei znajdziemy jakiś kawałek, nie wiem, nowotworu, czy czegokolwiek, co da nam jasną odpowiedź, ej stary, to był nowotwór, albo nie wiem, kurczę, jakiś pasożyty, a rozkroiłem, wypłynęło coś, nie wiem, co to jest. Na dobrą sprawę, co, rozkroiliśmy giemka i nic z tego nie wiemy nadal. Także czekam na opinię osób mądrzejszych ode mnie. Chcieliście, aby była sekcja? Sekcja była, rozkroiłem i więcej mi o to nie proście. Myślę, że to była pierwsza i ostatnia sekcja zwłok pająka w moim życiu. Także co, kochani, za nasze mega poświęcenie zostawcie nam łapkę w górę. Obiecuję, że już więcej takich widoków nie będzie, więc subika też możecie zostawić. Jeśli chcecie nas wesprzeć, zapraszamy do strony Patreon, tak samo jak do wsparcia YouTube'a. Naszym wspierającym bardzo dziękujemy. Pamiętajcie, że nasi wspierający mają dostęp do specjalnych, zakulisowych odcinków, a my widzimy się już w tych przyjemniejszych filmach, mam nadzieję. I do zobaczenia. Hej! Ty się nie martw. Ja problemów ze staniem nie mam. Tak, chyba w kolejce do reumatologa.